Udana inauguracja Różowców Falubazu Zielona Góra. Nasz zespół na własnym torze pewnie pokonał GKM Grudziądz 53-37. Właściwie można powiedzieć, że od samego początku przewaga Falubazu nie podlegała dyskusji. Po 5 wyścigach 20-10 dla podopiecznych Adama Skórnickiego. Później wprawdzie GKM starał się zmniejszyć straty. W pewnym momencie Falubaz prowadził różnicą tylko 4 punktów, no ale druga część zawodów już zdecydowanie pod dyktando zielonogórzan. Ostatecznie wygrana 53-37. Posłuchajmy, co mówili główni aktorzy tego meczu. Kawał ciężkiej pracy, żeśmy to jako drużyna włożyli w ten tydzień poprzedzający dzisiejszy mecz. Kierunek, tak jak powiedziałem, myślę, że obraliśmy odpowiedni. Dużo testów, dużo szukania, dużo tam takich niedociągnięć, które gdzieś tam pojawiły się. Przy takim wejściu w sezon oszarpanym mocno, tutaj się odbiło chyba czkawką brak naszego toru i możliwości takiego spokojnego pojeżdżenia. Dzisiaj też tor świetnie przygotowany, udało się, bo w piątek nie wyglądało to zbyt dobrze, ale ciężka praca wykonana, dobra przez ten sztab szkoleniowy i teromistrza, z teromistrzem na czele, spowodowało to, że można było tutaj się pościgać, powalczyć. No i tyle, 3 dni wolnego daję tutaj chłopakom, bo naprawdę żonglerka była, ciężka praca duża. Trochę dzisiaj poświętujemy, bo mam wrażenie, że zrobiliśmy jakiś tam dobry krok w dobrą stronę i od środy kolejna, dalsza praca. Zawodnicy troszeczkę byli, no mieli duży znak zapytania, jak to się wszystko będzie układało, no ale stanęli na wysokości zadania i myślę, że perfekcyjnie podeszli do tych zawodów. Cieszy postawa i liderów, ale myślę, że juniorzy bardzo dobrze wywiązali się ze swojego zadania, no i oczywiście Kacper i Grzegorz również dzisiaj pokazali piękne ściganie. W sumie to jeden bieg, ten pierwszy, nawet z nieźle startu wyjechałem i no gdzieś tam zamieszanie było na pierwszym łuku, ale gdzieś tam później odbiłem tą trzecią pozycję i w sumie z tego biegu mogę być zadowolony, bo nawet z tego czwartego pola się nieźle zabrałem, a później to nie, szukałem gdzieś tam w przełożeniach, ale no dzisiaj to troszkę inny niż ostatnio i trzeba było się bardzo koncentrować na tym, co trzeba założyć w trakcie zawodów. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Drużyna potrzebowała zwycięstwa, bo w Tarnowie w ostatnich biegach to zwycięstwo się wymknęło. Wydawało się, że mecz wygrany, ale w kilku ostatnich biegach niestety zwycięstwo odjechało. Także mimo wysokiego zwycięstwa, to znaczy wysokich kosztów meczu, powiedzmy, ja jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że takie zwycięstwo z przytupem. Przypomnijmy, Falubaz Zielona Góra wygrał z GKM Grudziądz pewnie 53-37 i po raz pierwszy w tym sezonie odniósł zwycięstwo w rozgrywkach ekstraligowych. Za tydzień tutaj na W69 kolejny rywal Włókniarz Częstochowa. Maciej Noskowicz, Polskie Radio Zachód.